Witamy, witamy Państwa serdecznie. Kamera, sztuka wszędzie w Radiu Tok FM Euro, Conchita Extra. Proszę Państwa, koleje mazowieckie, Mazowsze, Warszawa, ale możecie Państwo pojechać nawet do Londynu, do Anglo-Ameryki, Białystok, do miejsc takich lepszych, koleje mazowieckie. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, że tu z Warszawy, Warszawa Wschodnia, odjeżdżają, proszę Państwa, busy. Blue Błękit Bus, Blue Orange Bus, Velvet, no różnego innego koloru, różnej innej jeszcze maści. Autobusy, busy do Anglo-Ameryki, Białystok. No tutaj z tej takiej papieskiej biedy, wiecie Państwo, wszystko chodzi takie jakieś nieciekawe, szurnięte tymi girami, szurają kopytami. Tutaj, proszę Państwa, jesteśmy w takim miejscu, także tu mówię jednemu facetowi, co z tej stołówki wyszedł. Wiecie Państwo, co ta gruba Ela tutaj gotuje, co ta gruba Ela. Mówię, pokopcić sobie, poużywać. O, tam poszedł, tak, do autobusu, do busu i sobie pojeździ po całej Warszawie i w nosie ma to wszystko. Proszę Państwa, tutaj oprócz tej stołówki, którą prowadzi taka gruba Ela, która chyba jedyna tu w Warszawie się nasyci, bo jest pusta i gruba i pozamiata i pozmywa i posprząta, gruba Ela, to jest jeszcze stołówka Dorum Art. Nie stołówka, tylko ta galeria, Gallery Art. Ale muszę Państwu powiedzieć, że nie wiem, dlaczego jest tylko jedna, bo to były trzy galerie, nawet cztery. A jeszcze, proszę Państwa, na szczycie, bo to przecież jest ogromne bloczysko, tutaj nie widać tego, jak Lasota jeszcze była w Warszawie, to Lasota wystawiała na górze, na szczycie, galeria bezdomna i ona po całej Polsce jeździ. A tu odjeżdża, proszę Państwa, ze Staryszewskiej, z Lubelskiej, jakiś taki biedny busik, proszę Państwa. No, ale jest pusty. Ale proszę Państwa, stąd odjeżdżają do Anglo-Ameryki, Białystok, do prawosławnych, żebyście Państwo wiedzieli, o co chodzi. No bo tutaj w kościele katolickim to Biblii nie czytają, Pisma Świętego nie znają, nic, chociaż niby ksiądz mówi, o to Słowo Boże, ale oprócz tego, że on tak mówi, to nic nie ma, także wiecie Państwo, pusto w głowie i próżny język pusty. Także proszę Państwa, zobaczmy tę grubą Elę. Jak ona, ta gruba Ela, wygląda, która tutaj, no w sumie to jest Caritas, praski, warszawski. Jak ona wygląda, ta Ela? Ela jest grubą świnią, no i ona oczywiście tutaj pracuje cały czas. Proszę Państwa, no poobserwujemy troszeczkę, co tu się dzieje w ogóle, co się na tej Pradze dzieje. Najlepiej pojechać, proszę Państwa, do Anglo-Ameryki.